There's no better place to cheat, like in the name of spiritual life. Nie ma lepszego miejsca do oszukiwania niż w imię duchowości. In the material world, when you cheat, you promise something, it becomes sometimes evident you don't have it or you cannot give it. W materialnym świecie, gdy chcesz oszukać, to staje się oczywiste, że tego nie dostajesz, czy tego w ogóle nie masz, żeby dać. But in the spiritual or pseudo-spiritual, you can always say, wait. Ale w tym duchowym, takim pseudoduchowym świecie, to zawsze możesz powiedzieć, poczekaj, to przyjdzie. That's what the atheists are always screaming about. You are selling something I cannot even see. To jest właśnie zarzut ateistów. Oni mówią, sprzedajcie coś, czego nawet nie mogę zobaczyć. And believe me, you are taking money. I uwierzcie mi, to something you cannot see. Ci duchowi ludzie przyjmują pieniądze za coś, czego nie widać. Believe. Za coś, w co musisz jedynie wierzyć. Like some, you tell somebody, just chant this mantra, you will get a car. Tak jakby powiedział komuś, intonuj tą mantrę i dostaniesz samochód. So after a while he comes and goes, I was chanting this mantra, where is the car? I po pewnym czasie on przychodzi, mówi, intonowałem tą mantrę, więc gdzie jest samochód? You can say it's there, but you don't have the right senses to see it. I wtedy ta osoba mówi, on tu jest, ale ty nie masz jeszcze odpowiednich zmysłów, by to zobaczyć. But then, okay, then give me the senses. Dobrze, daj mi te zmysły. Keep on chanting. Kontynuuj intonowanie. It's coming. Przyjdzie. Yeah, but the other one, he was believing a whole life this, and he died. It was nothing. Ale ta druga osoba wierzyła całe swoje życie i nic nie dostała. He said, "This is beyond death." I wtedy ta osoba mówi, ale to jest ponad śmiercią. Just keep on paying. Po prostu kontynuuj płacenie. Your sins will be forgiven. I twoje grzechy będą ci wybaczone. And my bank account will be full. I moje konto bankowe będzie pełne. Simple logic. Prosta logika. They say when the devotee even told me the biggest business in India is to become a guru. Jeden bhakta mi nawet powiedział, że najlepszym interesem w Indiach jest zostanie guru. What a sinful activity that is. Jaką to jest grzeszną czynnością. And I saw these pictures of this, you know, of this in India, you know. Young guys, he's 30 years old and he goes and then just collecting money like anything. And yes. Indians giving. Ja sam to widziałem. Młody człowiek, ma może 30 lat, siedzi tak sobie, przyjmuje pieniądze i ludzie mu dają. Prabhupada said this was happening in his time. To miało miejsce także w czasach Śla Prabhupada. Don't think Prabhupada was the alone coming from India. Nie myślę, że Śla Prabhupada był jedyną osobą, która przyleciała z Indii. Stupid westerners. Good. Oni potrafili zrozumieć, że ci ludzie tu na zachodzie są głupi i to bardzo dobrze dla nas. And what do you do when you want to cheat a person? Więc co robisz, gdy chcesz kogoś oszukać? You tell the person what he wants to hear. Mówisz tej osobie to, co ona chce usłyszeć. Love, peace. Miłość, pokój. Peaceful sense gratification. Spokojne zadowolenie zmysłów. Hippies were excited. Hippiesi byli tym podekscytowani. There were so many gurus. Było tak wielu guru. New York was full of gurus. Nowy Jork był pełen guru. Prabhupada said the biggest export from article from India is rice and gurus. Śla Prabhupada mówił, że przedmiotem, który jest najbardziej eksportowany z Indii, to ryż i guru. And Prabhupada was attacking. I Śla Prabhupada atakował. Very heavy attacking. Bardzo mocno atakował. Because when you cheat with rice, you sell people rotten rice, not good. Gdy oszukujesz z ryżem, sprzedając ludziom zgniły ryż, to nie jest dobre. But when you sell people rotten pseudo-philosophy, that's very, very damaging. Ale gdy sprzedajesz ludziom zgniłą pseudo-filozofię, jest to bardzo niszczące. You can write your own book. Śla Prabhupada mówił, można pisać swoją książkę. You can preach whatever you want. Możesz to uczyć, czego chcesz. To jest wolny świat. Możesz to robić. But don't touch Bhagavad Gita and don't touch Krishna's words. Ale nie dotykaj Bhagavad Gity, nie dotykaj słów Krishny. How would you feel when somebody says, oh, he said or she said and present some new things you never said. Jakby ktoś mówił, że on powiedział, że ty powiedziałeś i tam cytuję niby ciebie, ale to jest coś, co ty nigdy nie mówiłeś. It's very insulting. Jest to bardzo obraźliwe. Somebody is using your name to make money on and not giving you even any credit. On używa twojego imienia, by zarabiać pieniądze i nic ci nie daje. The Prabhupada was very upset about this. Więc Prabhupada był z tego bardzo niezadowolony, był wściekły. He said, Prabhupada, there is this love and peace conference. So many big gurus are coming, so many spiritual dignitaries, please come also.
Ktoś kiedyś zapraszał Szlachtopada. Szlachtopad będzie jakaś taka wielka konferencja, na którą przyjedzie tak wielu guru, tak wiele duchowych osób. Proszę również tam przyjedź. Szlachtopad mówił, to są wszystko oszuści. No, no, but you don't understand. There is this, before they could spell the name, they said he's a cheater too. I ta osoba mówiła, nie, nie, Szlachtopad, ty nie rozumiesz, tam będzie. I zanim jeszcze powiedział imię tej osoby, to Szlachtopad powiedział, to także oszust. But he is also that big, Prabhupada, he's the biggest cheater. Ale tam będzie ten największy, to jest największy oszust. He didn't even listen the name. On nawet nie słuchał imienia. Because if you don't present Krishna, your preaching is not heading for undiluted or unconditional devotional service, then it's considered here irreligion. Jeśli w swoim nauczaniu nie prezentujesz wolnych uwarunkowań służby oddania, to twoje nauczanie jest jedynie oszustwem.